Cześć, kawcy. Co pierwsze przychodzi Wam do głowy, gdy pomyślicie o najniebezpieczniejszych zawodach świata? Policjan, strażak, a może żołnierz. Tak, bez wątpienia, te profesje są ryzykowne, ale musicie wiedzieć, że na liście najgroźniejszych zawodów są na szarym końcu. Kto zatem bardziej naraża swoje życie, wykonując codzienne obowiązki w pracy? Tego dowiecie się już za chwilę, gdyż przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 wyjątkowo niebezpiecznych i ryzykownych profesji. W których miejscach zarabianie pieniędzy wiąże się ze sporym zagrożeniem? Ile pieniędzy dostają ludzie na najniebezpieczniejszych stanowiskach? Czy wypłata jest adekwatna do ryzyka pracy? Zostańcie z nami do samego końca, by poznać odpowiedzi na te pytania, a jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, pamiętajcie też o subskrypcji, włączeniu powiadomień i o łapce w górę. No to przechodzimy do pierwszej pozycji. 1. W kwietniu 2010 roku doszło do największej katastrofy ekologicznej w historii Stanów Zjednoczonych. Do Zatoki Meksykańskiej wyciekło ponad 3 miliony baryłek ropy naftowej, niszcząc i skażając niemal 500 kilometrów wybrzeża Ameryki. Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon kosztowała brytyjski koncert petrochemiczny niemal 60 miliardów dolarów. Bezpowrotnie zniszczyła środowisko, a także pociągnęła za sobą śmierć 11 osób pracujących wtedy na morzu. Nie bez powodu mówimy o tej tragicznej historii, bowiem praca na platformie naftowo-gazowej jest uważana za szczególnie niebezpieczną. Oznacza kontakt z najbardziej palną substancją na świecie, której wyciek podczas odwiertów jest właściwie najgorszym scenariuszem, jaki może wydarzyć się w takim miejscu prawie zawsze kończy się wybuchem, który niszczy lokalne środowisko i niesie ze sobą śmierć. Oprócz tego pracownicy platformy są narażeni na ekstremalne warunki pogodowe, izolację, wielogodzinną i ciężką pracę bez snu. W takim miejscu może dochodzić do licznych urazów, poważnych oparzeń, złamań, czy też zatruć trującymi oparami. Uwzględniając te wszystkie niebezpieczne czynniki Centrum Kontroli Zapobiegania Chorobom w Stanach Zjednoczonych opracowała raport, na podstawie którego jasno wynika, że np. w latach 2003-2010 praca w amerykańskim przemyśle wydobywczym ropy i gazu miała wskaźnik śmiertelności 7 razy wyższy od wszystkich innych zawodów. Jednak można spojrzeć na to zajęcie również z innej strony, a dokładnie z perspektywy wypłaty, ponieważ średnia roczna pensja osoby zatrudnionej na platformie wiertniczej może wynieść nawet pół miliona złotych. 2. Drwal przez wiele ostatnich lat zajmował pierwsze miejsce na liście najgroźniejszych profesji w Ameryce i dopiero w 2019 roku spadł na drugą pozycję kosztem zajęcia, o którym opowiemy już za chwilę. Według statystyk średni roczny wskaźnik wypadków śmiertelnych wśród osób zajmujących się wyrębem drewna wyniósł około 140 zgonów na 100 tysięcy pracowników. Jest to bardzo dużo, gdyż oznacza, że Drwal jest 20 razy bardziej narażony na odejście z tego świata niż przedstawiciel każdego innego zawodu. A co dokładnie zagraża takiemu pracownikowi? Na początek warto zaznaczyć, że wyrąb drewna to zajęcie niezwykle wymagające pod względem fizycznym. Drwale spędzają cały dzień w lesie, pracując na dużych wysokościach i w szybko zmieniającym się środowisku. Chwila nieuwagi może doprowadzić do upadku z drzewa, jak również drzewo może przewrócić się na człowieka. Następnie są tu ważne również niebezpieczne i ostre narzędzia, takie jak piły łańcuchowe, a jeśli dodamy, że praca z nimi odbywa się zazwyczaj na nierównym terenie lub sporej wysokości oraz często niesprzyjającej pogodzie, to chyba sami rozumiecie, dlaczego wycinka potrafi być aż tak niebezpieczna. Na koniec jeszcze wspomnimy, ile może zarabiać drwal i szacuje się, że średnia pensja to około 140, tysięcy złotych w Stanach, podczas gdy w Polsce ta kwota jest o wiele niższa. 3. Wcześniej wspominaliśmy, że jest pewien zawód, który ostatnio króluje na liście najniebezpieczniejszych zajęć i już wyjaśniamy, co jest aż tak groźne dla życia człowieka. Otóż wyobraźcie sobie, że mowa tu o połowie ryb, a dokładnie o pracy rybaka. Okazuje się, że między bajki można wstawić przekonanie, że zatrudnienie w przemyśle rybnym to relaksujące dni spędzone na wodzie, podczas których od czasu do czasu trzeba opróżnić wypełnioną sieć. W rzeczywistości bowiem rybacy bardzo często stają w obliczu ekstremalnych zagrożeń natury, mają do czynienia z nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi, a na dodatek płynąc na połów do odległych lokalizacji zazwyczaj przebywają z dala od jakiejkolwiek pomocy medycznej. A o wypadek na kutrze nie trudno. Może dojść do upadków i złamań na śliskich pokładach, zdarzają się również kolizje np. z ukrytymi pod wodą skałami choć najczęstszą przyczyną zgonu są utonięcia podczas sztormu lub w momencie, gdy o pokład zrozbijają się olbrzymie fale. W Ameryce Urząd Statystyczny oszacował, że wskaźnik śmiertelności przy pracy w rybołówstwie to około 80 ofiar na 100 tysięcy pracowników rocznie i jest to niezwykle wysoki poziom. 4. Pracownicy budowlani mają długą listę obowiązków. Odstawianie rusztowań, pozaładunek i rozładunek materiałów budowlanych, następne usuwanie gruzu czy obsługa sprzętu mechanicznego. Mimo, że podczas pracy używany jest sprzęt ochronny, nadal przebywanie na placu budowy może być niezwykle niebezpieczne. Zdarzają się bowiem upadki, nawet z dużych wysokości, porażenia prądem czy złamania. Praca na budowie jest wymagająca fizycznie i do kolejnych obrażeń może dochodzić także podczas przenoszenia ciężkich materiałów. Poza tym istnieje również zagrożenie zawalenia się stalowych belek lub nawet całych ścian na pracowników. Biorąc pod uwagę te wszystkie groźne okoliczności, pracownik budowlany również znajduje się na liście najniebezpieczniejszych zawodów świata. 5. Jeśli kiedyś wybierzecie się na wycieczkę do Tajlandii, to być może zauważycie, że jedną z atrakcji w miejscowych ogrodach zoologicznych są pokazy, w których ludzie wkładają głowę do paszczy krokodyla. O ile brzmi to dość nieprawdopodobnie, w tamtej części świata zawód trenera krokodyli jest bardzo popularny i podczas godzinnych pokazów suwają oni swoją głowę lub kończyny między szczęki niebezpiecznych gadów. Chociaż w tym czasie zwierzęta stoją niczym zahipnotyzowane, tak naprawdę w każdej chwili może dojść do tragedii, a patrząc na te wyczyny chyba nie tylko my sądzimy, że zawód tresera krokodyli to jedna z najgroźniejszych profesji na świecie. 6. A skoro jesteśmy w temacie zawodów wymagających pracy ze zwierzętami, koniecznie musimy wspomnieć o ujeżdżaczach byków. Jazda na tych zwierzętach jest wciąż niezwykle popularnym oraz rozwijającym się sportem w Ameryce i w Australii. Najlepsi zawodowi jeźdźcy za swoje wyczyny potrafią zgarnąć miliony, ale warto zaznaczyć, że podczas rodeo dochodzi do największej liczby obrażeń u ludzi. A mówimy tu o wstrząsach mózgu, złamaniach kości, poważnych zranieniach, a także o przypadkach, w których odniesione rany doprowadziły do śmierci zawodnika. Przykładem może tu być historia Rody Swansona z Oklahomy, czy też Clyda Frosta z Colorado, którzy stracili życie podczas rodeo. I jest to chyba najbardziej wymowny dowód na to, że ujeżdżacz byków to wyjątkowo ryzykowne zajęcie. 7. Górnik to jeden z tych zawodów, w którym zarobki zazwyczaj przewyższają ryzyko, ale chyba każdy zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne może być kopanie pod powierzchnią ziemi. Wybuchy gazów, zawalenia, wycieki chemikaliów, toksyczne opary to tylko kilka z zagrożeń, jakie mogą napotkać górnicy w swojej pracy. Wyobraźcie sobie, że w Chinach, gdzie przemysł wydobywczy jest prowadzony na ogromną skalę, to właśnie w tej profesji dochodzi do największej ilości zgonów na całym świecie, a najczęściej są one spowodowane podziemnymi eksplozjami. 8. Na liście najbardziej niebezpiecznych prac znajduje się także dekarz, czyli osoba zajmująca się instalowaniem i naprawianiem dachów. W Stanach Zjednoczonych zajmuje on czwartą pozycję na liście najgroźniejszych zawodów, a to dlatego, że dochodzi tam do licznych wypadków, podczas których dekarze spadają z dachu i tracą życie. Poza tym są wysoce zagrożeni chorobami oraz urazami przez zmienne warunki pogodowe, a także prace z użyciem niebezpiecznych materiałów, takich jak na przykład asfalt. 9. Osoby zajmujące się wywozem śmieci i pracą przy recyklingu również wykonują jedną z najbardziej śmiercionośnych profesji na całym świecie i piątą najbardziej niebezpieczną pracę w Stanach Zjednoczonych. Rok rocznie kilkudziesięciu takich pracowników odchodzi z tego świata na skutek wypadków z maszynami lub potrąceń przez inne pojazdy. Poza tym codziennie ryzykują życiem, zajmując się często niebezpiecznymi odpadami czy szkodliwymi chemikaliami, i też z pewnością można ich wpisać na listę osób, które zarabiają bardzo dobrze, ale wykonują pracę, jaka zdecydowanie nie jest dla wszystkich. 10. Choć ta pozycja może zaskoczyć wiele osób, to prawdą jest, że praca w charakterze kuriera lub dostawcy w wielu krajach na całym świecie jest uznawana za szczególnie ryzykowną. Są oni często napadani, okradani i padają ofiarą innych przestępstw. Jako dostawcy jedzenia często mają kontakt z osobami pod wpływem napojów wysokoprocentowych, co stwarza kolejne zagrożenie, a ci, którzy poruszają się na rowerach, mogą zaliczyć bolesne wypadki za sprawą kierowców poruszających się autami. No i jak ciekawce, zgadzacie się z tym, że praca jako kurier może być wyjątkowo niebezpiecznym zajęciem? Może doświadczyliście tego na własnej skórze? Napiszcie nam w komentarzach, a także dajcie znać, jakie inne zawody dopisalibyście do tej listy, która z przedstawionych pozycji najbardziej Was zaskoczyła. My jak zwykle czekamy na Wasze opinie, a jeśli ten odcinek przypadł Wam do gustu, nie zapomnijcie też o subie i łapce w górę. Do usłyszenia jutro, cześć!